Ja mam takie nietypową prośbę. Chciałbym to samo, co osoby przede mną. Witam. Chciałabym to samo, co pan przede mną. Jem po przekąskę. Go! Na pierwsze kuchni po przekąskę, ten wygrywa przekąskę. Go, 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 go! Mam pytanie, jaki kanał? Farell. Farell. Miłego wieczoru. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z pogromców mitów w grze Fortnite. Moi kochani, wysłuchałem waszych próśb. Startujemy z nową serią, gdzie będziemy testowali różne mity z TikToka. Pamiętajcie, że na moim nowym kanale Farelski też pojawiają się filmy, gdzie testuję różne gadżety oraz lifehacki z TikToka. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz nowego kanału, klikaj link w opisie. Umówmy się, moi drodzy, że za każde 2000 łapek zostawione pod tym filmem testujemy jeden mit z TikToka w Fortnite więcej w następnym odcinku. Więc koniecznie klikajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy w grze Fortnite, możecie skorzystać z mojego kodu FARAL, który resetuje się w sklepie co 2 tygodnie. Sprawdźcie, czy macie kodzik aktywny. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę dużo pomaga. A my teraz zaczynamy z testowaniem mitów. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku. Siemano. Siema, witam. I razem wspólnie z Szakiem będziemy testowali mity. Mój drogi przyjacielu, teraz pokażę ci, jak się fruwa przy pomocy rekina, który jest tam w rzece. Co? I przy pomocy samochodu. Musimy dać rampę. Z tego co widziałem, tak to zrobić, pyk, podjechać samochodem jak najbliżej. O kurde, to nieźle. Okej, super. Okej, ty siedź w aucie, a ja idę po rekina. Ale on szybki jest, uważaj. Dawaj gość, ja się ciebie nie boję, chodź tu. Dobra, dostał 40. Uciekaj, 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 gość. Rekin goni rybkę? Mordo, dawaj. Rozpędź się i musisz nas wlecieć na pełnej. I wtedy ponoć ten rekin nas tak wysoko wybije, że wylecimy za mapę. Leci. Dobra, bierze rozbieg. Uwaga, leci! I co my odlecimy? To działa! To widzisz? Działa to, ale to jeszcze nie to! Spróbujmy jeszcze raz! Jak widzicie, polecieliśmy do góry, tylko że postawmy teraz, stary, może żelazną bramę. Co ty myślisz? Żelazna ściana mi się wydaje, że będzie lepsza. Dawaj, grubiutki, wierzę w ciebie! Leci, leci! Wyślij nas w kosmos! Leci, 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 leci! O, idealnie! Bum! Co jest? Nie, czemu ty wysiadłeś? Nie wysiadłem, wyrzuciło mnie! Może to musi być kamienna ściana. No to dajmy kamienną, może faktycznie. Dobra, 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 dobra. On chce już nas zeżreć, Szaku, nie? Dobra, podejdź powoli, nie rozwal mi ściany. O, leci, leci w nas. Woohoo! Nie no, patrz, ciebie ten lecę wysoko, najwyżej. Nie było tak. Tak jeszcze nie było, gdzie ty poleciałeś, wariacie, wracaj tu. Jestem w jakimś mieście, co jest? To działa. To rzeczywiście działa, więc oczywiście ten mit jest potwierdzony, a my lecimy z kolejnym. Teraz przetestujemy drugi mit, dzięki któremu możemy prawdopodobnie strzelać przez ściany do przeciwników. Zobaczymy, czy nam się uda. Skocz sobie tutaj na dach, proszę, o, wejdź na dach, odwróć się plecami i zobaczymy, czy znajdziesz mnie, gdzie ja jestem. Jeżeli, moi drodzy, w tym miejscu postawimy rampę i wejdziemy tutaj w róg tego budynku, to, moi drodzy, jesteśmy zbugowani i chyba nawet możemy przez tą strukturę strzelać bez problemu do chłopa. Szaku, odwróć się. Widzisz mnie? Ja jestem. No, nie bardzo. A, teraz już wiem, gdzie jesteś. Okej, ale czekaj. Nie mogę zabić cię przez to? Ponoć można było przez to strzelać. Chyba to niestety naprawili. Ten mit, moim zdaniem, jest obalony. Nie działa to jak powinno, ale jeżeli jeszcze jeden jest taki budyneczek na Tilted, możemy to sprawdzić. Mamy kolejny taki budyneczek tutaj. Zobaczymy, może w tym budynku uda nam się to zrobić. Pyk, rampa. I o. No, faktycznie widzimy przez struktury, ale... Patrz! Ej, strzelasz! Patrz! To działa! Dostajesz, tak? Nie, ale patrz, teraz strzel. Ej, u mnie jest pokazane, jakbyś dostawał, ale nie dostajesz damage'a. Nie. Bo teraz na przykład widziałem, jak strzelasz. Słuchaj, stary, to mega dziwnie wygląda, bo ja w ciebie atakuję, ty dostajesz jakby damage, ale jak dach jest jeszcze niezniszczony, to ty nie otrzymujesz tego damage'a. Ej, to jest pochrzanione. Spójrzmy jeszcze raz, czy się da to zrobić. Jak dam normalny daszek, to niestety nam się nie da. Czyli nie wiem, jak teraz ocenić ten mit, stary, bo z jednej strony udało nam się strzelić w ciebie, no tak, a z drugiej strony dostajesz damage'a. Czyli potwierdzony, można strzelać przez struktury na Tilted Towers, tylko że to nie zdaje obrażeń. Zgadzasz się? No to nice! Lecimy dalej! Czas na sprawdzenie trzeciego mitu. Jesteśmy w tym oto miejscu, na wyspie z takimi jakby bunkrami i dowiadujemy się z tego TikToka, że musimy wziąć opony, stanąć w tym miejscu, gdzie ja, Szaku, dawaj, i kiedy rzucimy oponą w ten taki talerz żelazny, no to polecimy do góry. No zobaczymy, czy nam się uda. Raz, dwa, trzy, BUM! Co jest? Halo? Jest to opona. Nie. Naprawdę? Dobra, skoczmy po kolejną oponę, bo nie mogę patrzeć. Zepsuła się! Ogarnęliśmy kolejne oponki, to też... No to może, Szaku, teraz zmieńmy talerzyki. Ja pójdę na ten. 3, 2, 1, lecimy! O. Ciebie wybiło, tak? Bez sensu! Bo może ty sam musisz być, wiesz? Nie, no mi się wydaje, że chyba już to naprawili. Coś mi się wydaje, że ten mit będzie obalony, panie Szaku. Raz, nie, dwa, trzy, bum! No i skocz. Ura! Wii! 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 Ale poszli. No niestety, moi kochani, ten mit jest obalony. Czas na kolejny. Aby sprawdzić kolejny mit, musimy udać się na grotę, bo ponoć wszystkie osoby, które są w grocie na początku gry, mogą zauważyć trzęsienie ziemi. No, Szaku, jak brzmi ci ta historyjka? Ja jeszcze trzęsienia ziemi w Fortnite nie zaobserwowałem. Brzmi jak bajka dla dzieci. Czyli dla nas. Czyli dla nas, więc lecimy. A jak? Jesteśmy już bezpieczni, za chwileczkę prawdopodobnie rozpoczną się wstrząsy. No zobaczymy, czy coś tutaj popęka. A weź do mnie strzel, to jest kolejny mit do potwierdzenia. Czy kule nade mną przelatują? Jeszcze raz, strzel mi w głowę. Okej, a teraz? No, generalnie wcześniej głowę to nie. Czyli to działa. No, hitboxy nie łapią, no. O, to kolejny mit potwierdzony. Ta emotka faktycznie działa. Later. No i nic, moi kochani, niestety nic się tutaj nie zatrzęsło. A szkoda, bo przeczekaliśmy cały mecz. Trzęsienie ziemi! Faktycznie one są w Fortnite! Tylko że dlaczego teraz, a nie w grocie? Dobra, lecimy zobaczyć do groty, jakie spustoszenia zrobiły te trzęsienie ziemi. Jestem, Szaczku. I co? Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, a trzęsienie ziemi było. Albo zmyślasz. Albo zmyślam. Moi drodzy, poczytałem troszeczkę i się dowiedziałem. Trzęsienia ziemi w grocie były dosłownie parę dni temu. Teraz trzęsienie ziemi się przemieszcza. Teraz wam się wyświetla mapka i widzicie trasę trzęsienia ziemi. Widzisz, Szaku? Trzęsie się. Trzęsie się, patrz, pęka tutaj ziemia! Zobacz, co się dzieje! Pękło, no? Normalnie pęka. Moi drodzy, trzęsienie ziemi przemieszcza się codziennie między godziną 6 a 8. I na razie nie wiadomo, dokąd idzie. Drzewo pękło. Drzewo pękło, powaliło, patrz! Drzewo. Powaliło drzewo, no faktycznie. Czyli... Faktycznie, mit potwierdzony. Jeżeli trzęsienie ziemi było w grocie, czyli tutaj, no to faktycznie musiało tą grotę zniszczyć. Zoba, czy to widzisz? Ale trzęsie mocno. Mega mocno, ale jaja. Czyli oficjalnie mit jest potwierdzony. Okej, moi drogi przyjacielu, czas przetestować kolejny mit. A kolejny mit będzie związany z naszym przyjacielem Klombo. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Klombo, no to prawdopodobnie w tym sezonie mieszkaliście pod kamieniem lub coś takiego. Wystarczy, że wejdziemy do niego na kark, weźmiemy Spider-Manki w dół. Klombo, 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 nie popisuj się, tak? Nie kolapsujemy tu, ziomka. Od ogona możesz wejść tutaj, patrz. Dzięki, Szaku, masz rację. Ale uciekł mi znowu, kurczę, Klombo mnie nie słucha w ogóle. No patrz! Okej, jestem. Do tego glitcha potrzebujemy Spider-Manki i musimy stanąć na głowie Klombo. W tym samym czasie, kiedy on będzie chciał nas wyrzucić do góry, naciskamy Spider-Manki i wyrzuca nas bardzo blisko. Wtedy w następnym swoim podskoku na ziemi będziemy mogli otworzyć w dowolnym momencie lotnię. No zobaczymy, czy to działa. Jest, udało się! Udało się? Tak. Co ty gadasz? Dawaj, Szaku. Rampa i lecisz. Jest! Działa! To działa, stary, faktycznie. Czyli mit kolejny potwierdzony. Nice, nieźle nam idzie. No, ładnie wyszło. Teraz mit przedstawi Szaku, no dawaj. A więc uwaga, musimy znaleźć granat z wrogim potem. Rzucamy, zjabijamy oponenta i proszę bardzo. Emeczka. Zwykła szara MK. Kurczę, w tym sezonie to rzadkość. Wyszły kawy z orbity. A kurczę, no troszeczkę wyższy, nie powiem, że nie, czyli szara MK występuje w tym sezonie. Mit potwierdzony. Czas, moi kochani, sprawdzić kolejny mit, czy przy pomocy Spider-Manek możemy złapać się lecącej rakiety, czyli taki długi rakiet ride na pajęczynce, tak mogę to nazwać. Jesteś gotowy, Szaku? A ty jesteś gotowy? No oczywiście. 3, 2, 1, go. Wow, dobra. Stary, jest gitara, ale za nisko. Ty sam się złapałem. Czekaj. Strzeliłem. Jestem, lecę. Co ty gadasz? Ja z tobą, stary. Elo! Normalnie! Czemu nie wyżej? Czemu nie wyżej? Czemu nie wyżej? All nice. Dobra, czyli da się zapalić. Weź jeszcze raz, odpal, ale typowo w górę. Centralnie w niebo. Gotowy? Tak. 3, 2, 1, go. Mam! Mam! A ty? Co jest? Mam! Gdzie ty jesteś? Wracaj tutaj! Nie da się tak, nie? Właśnie mnie puściło, bo wiesz co, może tylko, że we dwóch byliśmy. Poczekaj, ty sam polecisz. 2, 1, go. Woohoo! O! Tara jest klasunia! Lecisz ze mną? A jak? A nie, zerwałeś się! Mnie. Ja też zerwałem się, co jest? Czyli im wyżej, tym się zrywa. Wiesz, no, gdzie jest jakiś pułap pewnie. 3, 2, 1, go! Aha! Mam! Dobra, lecę, nie! Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy za wysoko, no to niestety ten rocket ride nie jest do zrobienia. Więc zróbmy tak. Jesteśmy, moi kochani, na maksymalnej wysokości i zobaczymy, czy nam się teraz uda zrobić rocket ride'a na max high. Wy oczywiście, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie, ale kozacki, rocket ride, jak nam się uda? I lecimy. 3, 2, 1, go! Mam, trzymam się! Woohoo! Zobacz, jak to kozacko wygląda, lecimy! Puściło mnie znowu, no nie wierzę. A ja trzymam! A ja się trzymam! No i lecisz też tu chyba. Nie, jest dobrze, zobacz! Tu jest! Ale kozacki rocket ride, serio! Zarąbiste! Czyli co, panie Szaku? Mit potwierdzony! Potwierdzony! Let's go! Dalej. Chciałem przetestować jeszcze jeden mit i zrobić rocket ride na Klombo, ale niestety Klombo nie respi się na mapie, kiedy dostępne są RPG. Nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że niedługo się to wyjaśni. Jeżeli wam się udało zrobić rocket ride'a na Klombo, no to podeślijcie mi to na mojego Instagrama, Farell, YouTube, a wasz krótki filmik pojawi się na pewno u mnie w następnym odcinku. Ja wam dziękuję wszystkim za uwagę, pamiętajcie, żeby strzelić łapeczkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!